serdecznie również pana redaktora Radia Zachód, Donata Linkowskiego. Ten to zawsze juror zbiera brawa, zespoły go znają. Jest redaktorem i dziennikarzem działu kultury Radia Zachód Zielona Góra. Ma swoje audycje, w których zespoły mogą posłuchać, zobaczyć i za to go cenicie, tak? A on dzisiaj przyjechał, żeby was oceniać. Po jego lewicy zasiada Walerii Burjanenko, instruktor muzyki z Kamieńskiego Domu Kultury. Witamy. Bardzo serdecznie. Walerii jest kosą w tej obsadzie. On ma takie oko, pan juror, ostre. I ucho. A ucho to nie wspomnę. Muzyk, nie będę mówić, że całą gębą. I jeszcze, czy to jest już cały skład naszej komisji dzisiaj? To bardzo nam miło. Życzymy owocnych obrad, wiele spornych kwestii, oby wyszło później na prostą, a zespoły były zadowolone z oceny. A przed państwem jeszcze jedna wiadomość, że w tym roku główną nagrodę Grand Prix funduje Kamieński Dom Kultury. Wielkość nie ulega zmianie, tylko ten, co będzie płacił. I oczywiście będzie też statuetka festiwalowa z brązu. Uważajcie, najsilniejszy z zespołu musi iść, bo inaczej nie udźwiga. A to dopiero jutro, kiedy ogłosimy wyniki, a dzisiaj chyba przejdziemy już do soli festiwalu, czyli do muzyki. No jeszcze, mój drogi, szybko jak to młody, on by tak raz, dwa, trzy i po ptokach, nie? A tu trzeba powolutku, statecznie, jak ja w tym. To ja już wiem. To w takim razie, jeżeli nie muzyka, to znaczy, że powinien być ktoś ważny i otworzyć festiwal. Też powinien się wreszcie otworzyć, ale ja jeszcze muszę wam parę słów powiedzieć. Wiecie, gdzie idziecie na obiad? Jak zwykle do ośrodka rehabilitacyjnego przy ulicy Garncarskiej 4. I już od godziny 14 do 17 będziecie mogli skorzystać z obiadów. Wieczorem będzie biesiada z poczęstunkiem, będzie kiełbaska i grill i pieczone ziemniaczki. To w ramach zadania społecznych będzie realizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kamienia Pomorskiego. Mają pod swoim namiotem również koło diabetyków, również będą masażyści, możecie korzystać. Kto się tak troszkę gorzej poczuje, nabierze siły. Jednym słowem, dzisiaj to będzie pełna obsługa każdego z zespołów, będą mogli skorzystać. Wymasujecie, tak, niemal spa. Czyli to będzie oferował nam zespół Relax i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Korzystajcie, ale to będzie pod wieczorkiem. My jeszcze postaramy się przypominać. Oczywiście, będziemy cały czas tutaj jeszcze. Bo w tym właśnie wieku jesteśmy, że należy przypominać. Zgadzacie się ze mną? Ja też wolę, jak mi przypominają. I moi drodzy, myślę, że teraz byłaby pora na występ zespołu, który zdobył Grand Prix w roku ubiegłym. Czyli 21. A pamiętacie, kto zdobył Grand Prix? Zespół Drzewiczanie. To na taką szybką rozgrzewkę serdecznie zapraszamy zdobywców Grand Prix 21. Festiwalu Współczesnej Sztuki Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim. Zespół Drzewiczanie z Kostrzyna, tam gdzie jest dzisiaj Woodstock. Jeszcze od był. Czwartek, piątek, sobota. Początek sierpnia. Jeszcze wybieram się. Także
zespół Drzewiczanie zapraszam na scenę, a po występie zespołu nagrodzonego nastąpi oficjalne otwarcie festiwalu i zespół Dąbrowszczanka się przygotuje do odebrania klucza. I wtedy będziecie wy również mieli swoją prezentację i dlatego pozwoliliśmy sobie, że Drzewiczanie przywitają wszystkich, a później już nasi gospodarze główni oddadzą władzę w ręce zespołów. Dziękujemy bardzo na tą chwilę. Moi drodzy, Drzewiczanie to wprawieni w boju. Tydzień temu byliśmy u nich. Muszę powiedzieć, że scenę mają świetną. Że mogliśmy się na niej zmieścić. Piękne miasto, warto do niego pojechać. I bardzo nam miło, że zaprosili nas na tak wspaniały koncert na niedzielę z folklorem. Mogliśmy przeżyć takie chwile. Nie robimy tego często, a dzięki nim mogliśmy się zaprezentować w Kostrzyniu i było nam naprawdę bardzo, bardzo miło. Zdobyć